Hej, siemanko, witajcie w przygodzie. Ostatni boss do pokonania mi został w trybie heroicznym. Oczywiście mam na myśli tę oto panią Lady Nazjar. Pojedynek jest w dużym stopniu losowy, także tutaj no trzeba się uzbroić w cierpliwość. Niemniej złożyłem sobie takiego paladyna, którym generalnie gra mi się całkiem przyzwoicie i ta skuteczność jest stosunkowo wysoka, no bo powyżej połowę pojedynków wygrywam. Próbowałem też szamanem, próbowałem też Katun Warriorem, co ciekawe, i wychodziło to całkiem śmiesznie. Niemniej ta talia jest skuteczniejsza po prostu na otwarcie. No tak, jak najbardziej lubimy te szlamy. Fajnie też mieć jakąś jedynkę. Mam tutaj na myśli przede wszystkim tego zombiaka. Są i te szlamy, które broń niszczą, bo przeciwniczka ma te ostrza wojownika 4-2, które są bardzo upierdliwe. I co jeszcze? Jakaś trójeczka też by się przydała. Szlamy sobie zostawiam, bo to są fajne. No i są oczywiście równości, jak najbardziej, żeby się móc pozbyć wielu stworów przeciwnika w momencie, jeśli ona właśnie zasra nam ten stół. No mamy tego zombiaczka, także idealnie. Później ta dwójeczka. Fajnie jest otworzyć. No ona też otworzyła i tym, to tak słabiej. Jej te kreatury się w wyniku właśnie tego spuszczania wody zwiększają o 1, a to moje zostaje, kreatury zostają albo wymieniane są na taki sam koszt, jakie były już na stole, także no ona ma lepiej. Czy ja bym chciał coś zabić? To mogę zabić, to bym zostawił, dołożył sobie dwie kreaturki. Myślę, że ujdzie. Tutaj generalnie staramy się zabijać te stwory, które nawet nie to, że mają większe statystyki na dany moment, ale te, które są wyższego kosztu. Tak, żeby właśnie nie rosły nagle nam takie trójki do czwórek, później cholera do jakichś piątek, szóstek i tak dalej. Wiadomo o co ho. Cicho bądź. Oj, to jest upierdliwa karta, bo przyzwie kolejnego. Tutaj mamy sekret, to nam jakoś nie szkodzi. Tu się leczymy, tak? Dobrze pamiętam, tak. No nie pozabijam tego, chyba żebym równość rzucił, ale nie mam jak czegoś dołożyć. No ja się tutaj jeszcze wstrzymam. Zobaczymy, czy nożownik może gdzieś się strzeli. Na razie liczymy na tą losowość. Uwaga, nożownik. O, raz dobrze. Ach, szkoda. Szkoda, wolałbym, żeby tutaj trafił. To kosztuje 3, więc jednak zrobimy tak, jak mówiłem, żeby to zabić właśnie. Może coś... liczyłem, że się wymienię tak lepiej. Że coś słabszego będzie. To kosztuje 2, więc ja tym nożownikiem mogę się wymienić. Tutaj będzie 4, tutaj będzie 2. Moje kreatury powinny być silniejsze. Zabiję to, bo i tak mi się ten nożownik wymieni za chwileczkę. Wiadomo o co, wiadomo też, że ona nie ma sekretów. Ciekawy jest ten pojedynek, ona tak zwykle napiernicza właśnie atakuje. Jest okej na razie. A teraz już chyba mniej? No może nie mniej. O, mam też te święte próby. Też się całkiem fajnie to sprawdza. Co to robi? Ojejku. Tu mam okrzyk bojowy. A ja nie mam, kurde, takiego Zerusa. To 3 moje, a to 1. A jejku. To bym mógł nawet zostawić, a to bym chciał zabić, bo to będzie rosło. Rosło. To muszę zabić tym swoim takim większawszym. Chyba żebym... Nie. Równości jeszcze sensu nie ma. Natomiast jak najbardziej szlamy jest. I czy ja chcę kolejną kreaturę, czy tą świętą próbę teraz? Nie, myślę, że teraz to ja chcę jeszcze kreaturę. Tyle, że te moje rekruty są liczone jako kreaturki za 1, nie za 2. A to wbrew pozorom ma duże znaczenie. No ale trudno. Jest okej na razie. Na razie jest okej. Mam 4 kreatury, on jedną. To jest właśnie ważne, żeby tą przewagę na stole utrzymywać. Oj, nie było burzy z piorunami, tylko karty dobiera. No to luzik. Zabił jedno, jakoś tak rozsądnie gra komputer. O, werbunek.
Zalejcie naszych wrogów niczym fala śmierci. A co powiesz właśnie, jak się przywitam? Ojejku, teraz to w ogóle nosrałem tego. Tutaj, aha, stronnicy z okrzykiem bojowym kosztują. Nie mam jak tego gówna zabić. A nie mam, jak rzucę werbunek. To tak zrobimy. Tak jak mówiłem, gdyby ci rekruci kosztowali więcej, no to miałbym tutaj dwójki i bym wymiatał, no tak? Zabiłem oczywiście, żeby jak najwięcej kreatur mieć. Generalnie jak mi nie rzuci teraz burzy z pioruna... Wykrakałem. To by było dobrze. Ale nie jest. Nie jest, jest teraz słabo. Ale dobra, spokojnie. Spokojnie. Co to się zmieniło? Tu w kółko tak trzeba obserwować. Tak, są te gluty, są Harrisony, dlatego że on te karty swoje rzuca. Takie wiecie. Te bronie. No tutaj muszę. Tu też muszę. I tu dołożę. I na razie tyle mogę zrobić. Zobaczymy, jak się ten pojedynek rozwinie. Dobrze się układał, ale burza z piorunami zamiótł. Ale dobra, atakuje, po ryju ostro leje. To tak całkiem okej. Oż kurde, patrzcie. Wiedziciel. On mnie jeszcze w przyszłej turze nie zabije. Jak ja rzucę równość, to on mi później może tą równością poprawić. Bo mi się tutaj taki wiedziciel zrobił. Ja myślę, że to 4 kosztuje, to ja tutaj na ryło przyjmę. Tu zabiję i rzucę tego huka. Żeby mieć znów przewagę na stole. On ten pojedynek no jest taki kombinowany. On tutaj takiego wielkiego stwora za 5 wyrwał na przykład. I 2 obrażeń. No bije jeszcze, ja to dostanę teraz. To tak całkiem okej, ale ta broń za chwilę jego może być niebezpieczna. A tu mam leczenie, mam mediboty. Ale nie chcą przyjść. I to może być problem. Tu zabijam, tu nie mam jak zabić. A jak to nie, no ja muszę wszystko zabić, a nie mogę na ryło przyjąć, ale tym przecież jeszcze mogę. Dobra, to jeszcze gramy, kombinujemy, ale jak rzuci teraz broń, ja nic z kreaturką nie wyrwę. To może być problem. Czy ja to dobrze zrobiłem? Chyba nie bardzo. A teraz w zasadzie... Nie no, bez sensu teraz równość rzucać. Nie ułożył się tak fajnie ten pojedynek, jak się zapowiadało na początku. Ale spokojnie. Poświęcić te obie. To jest jedynka i właśnie taką mógłbym poświęcić. To jest dwójka. No dobra, poświęcam. Poświęcam, rzucam to i rzucam to. I tu nawet zaatakuję, bo już raczej atakował nie będę. Tą bronią mam tylko 4 punkty zdrowia. No mnie by teraz jakby najbardziej siadł ten medibot. Medibot siadłby mi najbardziej. Dobrze, że nie ma broni. Okej. No nie ma jeszcze tragedii, Medibot. Uwaga. Mam takie. Malkoroka. Oj, ten rycerz tutaj się fajnie sprawdza. I mam prowokację, ale ja wszystkiego, kurde, nie pozabijam. No nie mam czym. Tu tak. Nie mam czym. Muszę tak czy siak tę równość rzucić. Muszę rzucić rycerza. Rycerz jest fajny, bo właśnie będę miał 2 kreatury z niego. 3 nawet, licząc nawet jego. I teraz tak, szkoda, że nic z szarżą nie przyszło, ale tak, myślę, że to zabijemy bronią, po najmniejsze. No i tu normalnie zabijamy. Chociaż nie, źle to przecież, nie no. No tak, źle to zrobiłem, bo jakbym równość rzucił po ataku tamtego jednego, to bym był w lepszej sytuacji, zrąbałem. Ale okej, nie ma jeszcze tragedii, jest okej. O, i konsekracja. I tutaj weszła święta próba, no dobra. Ale spieprzyłem z tym Malkorokiem, no. Błąd. Błąd z mojej strony.
Ciekawe, a takie kreatury sporawe, ale nie jakieś duże wybitnie. Tutaj na pewno w ten sposób, bo 3 zabijam. Teraz tak. Ja bym chciał, żeby mi przeżyło tego trochę. Mógłbym ewentualnie, to jest 2, to jest 1. To w ogóle fajna 1, jak tak chodzi bez tego okrzyku bojowego. No tak, dobra, to zabiję. Zabiję w ten sposób. Tutaj zabiję tak, żeby też kreaturkę jakąś mieć na stole. Dołożę sobie kolejną i atakuję. Zostaję na jednym. Medibot, medibot. Bez medibota będzie po grze. Prowokacja, okej. I znowu karty. Jest medibot, dobrze, spokojnie. Dobra, jeszcze spokojnie, na razie spokojnie. Ejko, narzucał tego. Dobrze, że tej swojej broni nie ma. Wielkie stwory. No ja się tu na pewno leczyć muszę. Na pewno też świętą próbę sobie rzucę. To jest 4, więc ją bym chciał zabić. Tylko czym? Nie ma czym jej zabić. Tu 3, tu 2. No jak to wszystko pozabijać? Chyba się nie da. To bym na pewno chciał tak. Zajmę się tym. Tu dołożyłbym. No jak ja tego Fendrala mam zabić? To jest 4, to mi szkoda. Te 2 jedynki mógłbym poświęcić tą 2. Chyba tak. Fendrala zabijemy tu. Zajmę się tym. I tu. No tak, to też poświęcimy. Tego zabijemy. Dorzucimy jeszcze jedną i drugą kreaturę. Dobra, spokojnie. Bez pośpiechu. To jest do wygrania jeszcze jak najbardziej. Dobra. Odpala się święta próba, emocje. Ej, skupiony, kurde, kolejny, no. Dobrze, że takiego... A, jajko. Miałem powiedzieć, dobrze, że szarży nie ma i tej swojej broni, ale narzucał tych kreatur i widzicie, tutaj jest... O, kurde, piromanta by się przydał. Ale z jakimś zaklęciem. O, tutaj mamy... Zada 1 punkt obrażeń wszystkim stronnikom. O, czekajcie, to się może przydać. Do tego byśmy zabili wtedy. Tu zaatakowali, tego zostawimy. To by trzeba jakoś się zabić. Wszystkim to tu atak i tu atak. Myślę, że tak. Tak, tu atak. Ojejku, jeszcze nie teraz, to za chwilę może jeszcze zrobię. Teraz tak, ten zginie. To bym jeszcze chciał, ale to wtedy mój... Ale trudno. Tom zabijemy tak. Okej, ten mój też zginie. Albo może i nie zginie, jak ja bym... A ile to kosztuje many? 1 cały czas się liczy. To mogę. To mogę. To mu wszystko wytłukę. Tutaj mi zostanie. Przeżyje. Ona nie ma kart. No dobra. Tak będzie okej. Tylko pytanie, czy ja chcę coś jeszcze dorzucić. Tak czy siak ona może mnie zabić teraz, dlatego że jak dobierze broń, no to będzie po mnie. Dzikie duchy to okej. Ojejku, jaki długi ten pojedynek. Miało być kilka, tak planowałem, ale nie wyszło. Ojejku, równość, równość. No jest ta prowokacja, ale... O, tutaj będę miał bestyję. A bestyję, ale to ja i tak nie zabiję raczej. Raczej nie zabiję, chciałbym, żeby to wszystko moje przeżyło. Także ja będę... O, ale dobra, i tak tutaj zabijam.
No problem jest oczywiście tego typu, że broń nie zabije, no. Broń nie zabije, no, chyba że ten medibot jeszcze mi przyjdzie, albo jakieś leczenie tutaj też może być, konsekracja mnie nie urządza. Aj, dalej jestem na krawędzi zagłady. Ale spokojnie, skupiony. Może dalej nie ma broni, jak nie ma broni to wygrałem, dobra, to chyba wygrałem. Pojedynek właśnie jest, tak jak mówiłem, jak najbardziej losowy, ale też jest tutaj taki kombinowany. Ile ja mam? Ojejku, ja mam mało. 5, 8, 10, 13, nie no, starczy. Co to w ogóle robi? Aha, inspiracja. Dobra, nieistotny, bo ważne, że wygraliśmy. Można talią jak najbardziej właśnie wygrać pod takim długim pojedynku, a można to i zrobić znacznie wcześniej właśnie po prostu, gdy siądzie nam to całe combo wombo. Także ja tą talię już przetestowałem i... No i świetnie mi się sprawdza. Ważne, żeby otworzyć to raz, a później zostawiać właśnie te... Jak już zostawiać, bo najlepiej ten stół czyścić, ale jak zostawiać to właśnie... te karty o niższym koszcie many. Także tutaj będę za chwilę przechodził do sali odkrywców, a tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pozdrawiam, na razie. Nie wiem.